Słuchajcie, Wodkim zapomniałem tutaj wspomnieć, że jest kolejny odcinkowy giveaway do wygrania G3 SG1 Przepływ bądź P2000 Cortisera. Właśnie minął trade ban na nie, więc wylosuję z tego pikamu i z poprzedniego odcinka zwycięzców, którzy wygrają właśnie albo tą petkę, albo to G3 SG. Więc piszcie komentarz, czy chcecie G3 SG czy P2000, no i ja to rozlosuję na dniach. Energy miał 3-0, więc tutaj też zaryzykuję, albo wiecie co, nie. Energy raczej. Energy też dałem. No Energy pokazywało niesamowitą formę. Ja postawiłem wszystko na Energy, które gra... Amerykańską drużyną w tym zestawieniu jest Energy. Siemaneczki, Rzymeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. No i co, dzisiaj widzimy się już w ostatnim filmie z Pick'em Challenge z IEM Katowice 2019. Tak jak możecie zobaczyć, srebrny medal wszedł, tutaj ukończyłem wszystkie te wyzwania, nagrodę już sobie odebrałem. No i co, faza grupowa, mój Pick'em zależał w fazie grupowej dosłownie od ostatniego meczu Face Cloud9, gdzie akurat Face wygrało. No tutaj... Prawie to Renegade się udało, no niestety wystarczyło 3-0, Astralis wygrało, więc no. Chciałem na odcinku dać 3-0 Liquid albo Astralis, no ale no, postanowiłem, że tych pewniaków dam, co tutaj wyszłoby mi prawdopodobnie na lepiej, gdyby to jednak Liquid dał. No ale no, pierwszy raz chciałem tak zrobić, żeby tych pewniaków dać, no i ale no wyszło, więc nie muszę się o co martwić, tak się przedstawiają moje dwa pikemy, jak nie widzieliście odcinków poprzednich. Tutaj na styk w obu 5 punktów, więc to jest naprawdę masakra. I o ile tutaj w fazie grupowej było dość ciężko to wytypować, bo NRG zrobiło 0-3, Big Test zrobiło 0-3, więc w fazie mistrzów to jest o tyle tak łatwo, że tutaj no Astralis myślę, że bez większych tutaj niespodzianek będzie, chociaż Ninjas in Pyjamas, na to Astralis może postraszyć jakoś. Mibr Renegade, jest to tutaj na Australijczyków, postanowiłem oddać swój głos, że przejdą dalej, bo no jednak Mibr to nie to samo Mibr, co za czasów SK Gaming, pomimo starego składu. Więc tutaj dałbym Renegades, którzy są naprawdę w formie. Tutaj Easy for Ence, dałbym Ence, daję oczywiście Ence, Easy for Ence, nie no oczywiście żartuję, daję tutaj Team Liquid, chociaż Ence naprawdę też może powalczyć w tym majorze i nie zdziwiłbym się, jakby właśnie z tym Liquid wygrali. Dalej Natus, Miserę, Faceclan, no to Natus, Miserę, bo Faceclan to co gra to jest po... Nie. Nie będę się o tym wypowiadał, bo to jest po prostu no... No ledwo co, udało im się. Astralis, Renegades. Tutaj myślę, że może Renegades spróbować się zemścić za... wtedy za ten mecz, co przegrali z nimi o właśnie bilans 3-0. Ale no mimo wszystko daj tutaj Astralis, Natus, Vincere, Liquid, tutaj też mi się wydaje, że Natus, Vincere, który jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany do tego turnieju, że też może tutaj no, z Team Liquid ugrać, ale pomimo wszystko daj tam tutaj Team Liquid i Astralis, Team Liquid, no tutaj myślę, że Astralis, ale naprawdę to jest bardzo ciężki wybór, większość community na pewno się zastanawia właśnie, czy dać tutaj Team Liquid, czy Astralis do do właśnie tego pretendenta do wygrania, ale no ja pomimo wszystko zdecyduję się to Astralizować, jak już w tej formie są. Aktualizujemy oczywiście pikem, no i co, nie ma już odwrotno, no nie no, w zasadzie jest, no ale tutaj trzeba poprawnie wytypować dwóch zwycięzców, więc no mam nadzieję, że tutaj mnie nie zawiodą, tutaj poprawnie wytypować zwycięzcy meczu półfinałowego i za to będzie żeton diamentowy tutaj, jak wytypujemy zwycięzcy meczu finałowego, więc naprawdę. No Astralis, jak was nie lubi, no to teraz cały mój pikem teraz zależy od was. No i co, na koniec sobie otworzymy skrzyneczkę, bo sprzedałem tą paczuszkę, co dostałem właśnie za ten żeton. Dzisiaj tylko jedna skrzyneczka. No i co, lecimy. Przewidajcie o kałaszek czerwony. Wypada nowa fioletowa. Zabawkowy żołnierzyk. A ten kałaszek Neon Revolution, nie Neon Revolution, tylko Neon Oil przeleciał, ale cóż. No, więc tak się przestałem pikem. Myślę, że bez większych niespodzianek tutaj będzie, bo jest to dość łatwy pikem do przewidzenia. No, no czas pokaże. No, więc możecie się pochwalić swoimi pikami w komentarzu. No i co? Ja się żegnam, trzymajcie się i piona.